witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia, jak ja dawno się z wami tak nie witałam. Jak wiecie, ostatnie filmy na kanale, które się pojawiały, były to filmy raczej takie kręcone podczas choroby. Nie wiem, czy czytaliście o tym, ale pisałam gdzieś tam w jakimś jednym z opisów, że wrzucam jakieś zaległe filmy, bo takie mi zostały. No niestety nie miałam zbytnio siły kręcić filmów, jak widzicie po tytule zresztą. Zanim pojawi się hejt i tak dalej, albo pojawią się tu osoby niewierzące koronawirusa, osoby, które wiecie, napiszą mi od razu komentarz, no ale co ty dziewczyno mówisz, przecież ten wirus nie istnieje, to chciałabym, żeby te osoby najpierw obejrzały ten film, a potem dopiero zadecydowały i wydały swoją opinię. I chciałabym, żeby każdy z was tak zrobił. Często jeśli coś mnie dotyka, to staram się to wam powiedzieć, byście również wystrzegli się tego lub uważali na siebie lub badali się, chociażby o tych guzach w piersi, o których wcześniej też opowiadałam. No to przestrzegałam was, żebyście się po prostu badali. Mam nadzieję, że dalej to robicie. I to była po prostu taka krótka historia moja i wielu osobom też wydaje mi się, że pomogłam, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiem, że piszecie do mnie w takich sprawach. Czasami w naszej ochronie zdrowia ciężko to bywa, jeśli chodzi o komunikację między lekarzem a pacjentem i sama na swoim przykładzie wiem, że dużo rzeczy wolałabym, żeby ktoś wyjaśnił mi przed, załóżmy, jakimś zabiegiem, a ja tak naprawdę bardzo mało wiedziałam na temat tego schorzenia, tego leczenia. Dużo musiałam doczytywać, doszukiwać w internecie i wiem, że wy też szukacie i w taki sposób trafiacie na moje filmy. Zawsze staram się przestrzegać osoby na swoim przykładzie. Jeszcze nie kręciłam takich filmów o innych schorzeniach, ponieważ wiadomo, że człowiekowi najłatwiej mówi się o tym, co sam przeszedł. Zanim jeszcze przejdę do tego, jak to wszystko się zaczęło i do tej całej historii, to chciałabym, bo widziałam, że dostałam kilka takich pytań na Instagramie dotyczące tego, jak jazdy, czy tam osoby pracujące w show biznesie, piosenkarze, piosenkarki, aktorzy wypowiadają się na temat koronawirusa. Było kilka takich głośnych spraw, w międzyczasie właśnie jedna z nich jeszcze trwa, bo to na dniach się pojawiło. Ja szczerze jestem kiepska w komentowaniu takich rzeczy, że osoby wypowiadają się na temat tego, że nie wierzą, że to jakieś spiski są, że to Bill Gates, że szczepionki i w ogóle. I co mogę powiedzieć? Jak już wcześniej wspomniałam, jestem kiepska w komentowaniu takich rzeczy. Często oglądam w ogóle Poland i oni na przykład w świetny sposób to robią. Ja jedyne, co mogę powiedzieć od siebie jako od medyka, od pielęgniarki po studiach, to że to jest takie pytanie do tych osób. Dlaczego wypowiadacie się o osoby te w showbiznesie na tematy związane z medycyną, nie pracując w niej, nie mając jakby dostatecznej wiedzy na ten temat? Ja na przykład nie wypowiadam się na temat, załóżmy, nie wiem, śpiewania czy grania w filmach, ponieważ nie mam o tym zielonego pojęcia. Dlatego się nie wypowiadam, bo się nie znam po prostu. I fajnie by było, jakby każdy zajmował się tym, w czym jest najlepszy. Już więcej chyba nie będę na ten temat mówić, bo nie ma sensu. Ja widzę, że medycy wdają się w różne dyskusje. Ojejku, ilu ja mam znajomych, którzy udostępniają różne rzeczy i też medyków, którzy to komentują. Ja uważam, że nie ma sensu się wdawać w takie dyskusje tak naprawdę. Każdy będzie miał te swoje przekonanie i będzie tak uparcie do niego dążył, dopóki, nie wiem, nie przechoruje chociażby tego koronawirusa, dopóki sam się z tym nie spotka. Okej. Zacznijmy, jak to się zaczęło. Bardzo szybko to wszystko poszło i wszystko bardzo szybko się działo, ponieważ tato kolegi mojego brata, mam nadzieję, że dobrze rozumiecie, zachorował na koronawirusa. No i wiadomo, że zanim to wszystko się potwierdziło, jednak miał styczność ze swoim synem, czyli z kolegą mojego brata. No i jeszcze wcześniej, wiecie jak to jest, na początku się jeszcze nie wie. No i ten syn zachorował również. No i przyszedł na siatkówkę, na którą chodzi także mój brat i wielu innych chłopaków. No i na tej siatkówce wszyscy się pozarażali i mniej więcej w tym samym czasie po prostu byli chorzy. No później się potwierdziło, że to był koronawirus, przez to, że jak ten tato kolegi zrobił sobie test, potem syn był chory, potem nagle wszyscy chorzy, no to wyszło, że to był ten koronawirus. No i mój brat przyniósł tego koronawirusa do domu, tak kolokwialnie mówiąc. I tak to się zaczęło od mojego brata, który leżał tydzień w łóżku. Następnie zaraziłam się ja, potem zaraziła się moja mama i na końcu zaraził się mój tato. Potem w ogóle to już poszło po rodzinie i wujek, ponieważ mój brat chodzi z moim kuzynem do szkoły. I wujek był chory, i ciocia, i nawet dalej, wybiegając dalej, nawet nie wiem, kto jeszcze mógł być chory. Jak to się u mnie zaczęło, jeśli chodzi o objawy, bo to tak najłatwiej będzie mi mówić. Na początku bolało mnie po prostu gardło. Po prostu. No i myślę sobie, mnie często boli gardło, ponieważ bardzo łatwo u mnie o to, żeby przewiać ucho, czy... nie wiem, wyjść gdzieś na dwór, nie założyć szalika, czapki. Staram się nosić cały czas, nawet kiedy jest wiosna czy jesień, tą czapkę, bo naprawdę bardzo łatwo mnie przewiać. No ale bolało mnie gardło, no to sobie wzięłam tabletkę, no i przystało tam później. No to było i 2 dni to trwało gdzieś. Potem w ogóle po 2 dniach ścięło mnie totalnie. Totalnie, naprawdę. Od razu gorączka, bóle mięśni, bóle stawów, osłabienie, zmęczenie, w ogóle brak siły, brak apetytu, żeby ruszyć się z łóżka. To było straszne, bo na początku jeszcze myślałam, że to może grypa będzie i po 3 dniach mi przejdzie i spoko, nie? Ale to całe moje osłabienie takie, że nie mogłam się ruszyć z łóżka, trwało 1,5 tygodnia. 1,5 tygodnia się męczyłam, naprawdę. W sumie głównie większość czasu przespałam na lekach i w międzyczasie, po jakichś, nie wiem, 5 dniach zaczęłam czuć taki nieprzyjemny zapach w nosie, który zmienił się tak, że później już nie miałam w ogóle ani węchu, ani smaku. W międzyczasie, kiedy już utraciłam węch, smak, zadzwoniłam po tą teleporadę. No i na teleporadzie lekarz powiedział, że no to będzie COVID, ponieważ kolejnymi moimi objawami, które się pojawiły, był to taki kaszel. Na początku był dosyć niewinny, mogę tak powiedzieć, a potem przerodził się w taki kaszel z taką dusznością i z tym, że tak mnie ten kaszel jakoś, nie wiem, podrażniał, dusił, że w międzyczasie dochodziły też wymioty. Wiecie, kaszlałam, łzy mi leciały, siedziałam nad tą toaletą, bo myślałam, że się zaraz zwymiotuję i po prostu tak wyglądały momenty siedzenia nad toaletą. Człowiek, wiecie, gorączka, bóle mięśni stawów i klęczy nad toaletą i modli się, żeby już było po wszystkim. To były takie najgorsze momenty tej choroby, mi się wydaje. No, było ciężko. Miałam też nudności, ale w międzyczasie, tak przed tym zachorowaniem też robiłam takie szkolenie na temat koronawirusa i widziałam, że jednymi z objawów też mogą być nudności i wymiot. Na tej teleporadzie dostałam zwolnienie, potem kwarantannę, ale niestety, jak wiecie czy nie wiecie, medyków wyrzucają z kwarantanny, więc to zwolnienie po prostu... Siedziałam na zwolnieniu, tak mogę to nazwać. No i też dostałam skierowanie na test. No i zrobiłam ten test. Na wynik czekałam 12? Chyba z 12 dni. No i był pozytywny, jak wszyscy w mojej rodzinie mieli taki wynik. No i siedziałam na izolacji, ale potem było już po tym 1,5 tygodnia tych najcięższych objawów było już coraz lepiej. Został mi wtedy... jeszcze taki suchy kaszel, taka chrypka, no i wiadomo, ogólne osłabienie, bo po prostu tyle czasu się leżało w tym łóżku i organizm walczył z chorobą, więc to zostało. Zaznaczam też właśnie, bo nie powiedziałam tego, jestem młoda, mam 22 lata i uważam, że przechorowałam tego koronawirusa w jednym z cięższych postaci. Wszyscy w moim domu mniej więcej podobnie przechorowywali tego koronawirusa, czyli ciężko. Na szczęście nie trzeba było dzwonić po pogotowie, daliśmy radę, chociaż powiem Wam, że każdy miał innego lekarza i też widzę, że jeszcze ten koronawirus nie jest do końca poznany, jeśli chodzi o leczenie, ponieważ nie było tak, że momentami te zalecenia, co powinno się brać, się różniły. Powiedziałam Wam o objawach, o teście, o izolacji. To w sumie tyle. Teraz już mój brat ma zajęcia raczej zdalne. Ja na uczelni również mam zdalne, bo studiuję magisterkę teraz. Chodzę do pracy już normalnie. No, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o system, można tu powiedzieć wiele niedociągnięć. I to będzie moja, mam nadzieję, konstruktywna krytyka, bo można by było powiedzieć wiele słów w tamtych momentach, kiedy dowiadywałam się różnych rzeczy, ale no. Jeśli chodzi o system dla mnie, jako dla medyka, jak to wyglądało? Na początku zrobiłam ten test i dostałam tą aplikację, tego SMS-a, że mam wejść na tą kwarantannę domową. Potem po 2 dniach wyrzucili mnie z tej kwarantanny i ja się zastanawiałam, o co chodzi, dlaczego ja muszę się prosić o tą kwarantannę. Moi rodzice leżą, policja ich sprawdza, a ja nic. Oczywiście nie wychodziłam z domu, bo domyślałam się, że raczej mam koronawirusa niż nie, czekając na ten wynik. Ale no, dzwoniłam do różnych, nie będę wymieniać z imienia i nazwiska i w ogóle z tych nazw rzeczy, i pytając się, dlaczego, co się stało. No i tam wyszło gdzieś, moja mama wyszukała, że według jakichś tam wytycznych medyków wyrzucają z tej kwarantanny. No ja miałam to zwolnienie i ja i tak byłam chora, źle się czułam, więc raczej nie byłam zdolna do pracy. Dopiero rzeczywiście jak się skończyło to moje zwolnienie tam, no to zadzwoniłyśmy do lekarza, który powiedział nam, że możemy wracać do pracy, ale wiecie co było, co ciekawe, to było tak, że odsiedziałyśmy 10 dni od tego wyniku, od tego testu i nie było tego wyniku, a mogłyśmy iść do pracy. I nagle coś się cofnęło i wskoczyła mi izolacja, czyli znaczy, że jednak ten wynik później się dopiero pojawił. Ciężko było moim zdaniem dogadać się z tym lekarzem, który nas prowadził. On w ogóle nas nie informował o niczym, tak jak wcześniej wspominałam o komunikacji. Moim zdaniem, jeśli już skrytykowałam, no to powiem, no bo wiecie, to powiem może jakieś fajne rozwiązanie na temat tego, żeby to się polepszyło. Fajnie by było, jakby ta aplikacja kwarantanna domowa była dla wszystkich i wszyscy tam na tej aplikacji, dopóki nie mają wyniku, mają kwarantannę, że ta kwarantanna automatycznie sama by się przedłużała, bo w moim mamy przypadku było tak, że kwarantanna się skończyła, a wyniku nie było. I właśnie jakby się sam przedłużał, wskakiwał w tą aplikację ten wynik i potem ta izolacja, byłoby dużo prościej. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego medycy nie mają tej kwarantanny, ponieważ to już w ogóle jest... Nie wiesz, co masz robić po prostu. To jest, jakbym nie dostała zwolnienia od lekarza, bo byłam chora i naprawdę źle się czułam, to w sumie mogłabym chodzić do pracy i zarażać innych, bo wyszło, że mój wynik był pozytywny. Dlatego nie warto by było, żeby wszyscy mieli kwarantannę i ta kwarantanna automatycznie się przedłużała, a jak dostałoby się wynik, nastawiałaby się na izolację. I to by było dużo prostsze. Ciężko z systemem, ale jak nie wiem, czy widzieliście na Rescue Team, właśnie były wywiady z osobami, które przechorowały koronawirusa. Również te osoby narzekały na system, który jest po prostu moim zdaniem troszeczkę jeszcze gdzieś zagubiony. Także moi kochani, proszę, dbajcie o siebie, noście te maseczki na nosie. Proszę Was, żebyście nie wychodzili z domu, jeśli nie macie takiej potrzeby, żebyście trzymali ten dystans, żeby po prostu się nie zarazić. Nikomu nie życzę tego, co mnie spotkało i moją rodzinę, dlatego chciałabym, żebyście naprawdę się chronili. Taka najlepsza ochrona u nas w szpitalu według wytycznych jest, że nakładacie maseczkę trójkę, żeby chronić siebie, ona chroni Ciebie, a na to maseczkę chirurgiczną, która chroni przed zarażeniem przez Ciebie kogoś. Takie są u nas wytyczne i zalecenia i takie stosujemy. Wiadomo, że nie zawsze można dostać te maseczki, także chrońcie się, noście całkowicie zakrytą twarz, w sensie mam na myśli ten nos, który często widuję jednak odkryty, żeby się po prostu nie zarazić, bo w tych czasach nie warto chorować. Więc mam nadzieję, że troszeczkę dałam do zrozumienia. Mam nadzieję, że będziecie się chronić, stosować do zaleceń, dezynfekować ręce, nosić maseczki, nie wychodzić z domu, trzymać dystans 2 metrów. Mam nadzieję, że to będziecie trzymać, będziecie i że damy radę jakoś, nie? Damy radę. Mam nadzieję. Tylko wspierajmy się nawzajem. Bądźmy dla siebie dobrzy w tych czasach. Pa!